Dzień dobry Państwu. Witamy Państwa serdecznie na naszej konferencji tematycznej, prasowej. Tym razem tematem będzie nadużycie władzy w prawie karnym i cywilnym w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego. Udział biorą pan prezes Trybunału Konstytucyjnego, pan profesor Andrzej Rzepliński i pani sędzia Trybunału Konstytucyjnego, pani profesor Małgorzata Pyziak-Szafnicka. Także najpierw pan prezes zabierze głos, potem pani sędzia, a potem poprosimy o pytania. Tu do tego nie. A do tego przede wszystkim, bo to jest urzędowe. Dzień dobry Państwu. Przepraszam za lekkie opóźnienie, ale brałem udział w Pałacu Prezydenckim w konferencji zorganizowanej przez Instytut Pamięci Narodowej poświęconej zbrodni wołyńskiej. I akurat trwał bardzo ciekawy, bardzo dobry referat profesora Rotfelda. Trudno było tak wyjść, raz ze względu na jego osobę, a dwa ze względu na to, co i jak mówił. Nadużycie władzy, nadużycie prawa to są jakby z natury rzeczy dwa elementy, zwłaszcza nadużycie prawa, które są przedmiotem misji sądów konstytucyjnych jako sądów prawa, skoro jest to instytucja, w której kwestionują uprawnione podmioty konstytucyjność prawa, no to właśnie mamy do czynienia z badaniem, z kontrolą, z orzekaniem o tym, czy w jakim zakresie prawodawca nadużył swojej władzy, wprowadzając do porządku prawnego przepisy, które nie spełniają wartości, nie dostają wartościom konstytucyjnym, nie spełniają standardów, które w państwie prawnym, w państwie demokratycznym powinny być poszanowane. Współczesna kultura prawna opiera się na pojęciu, po angielsku się nazywa accountability, w języku polskim nie ma odpowiednika tego pojęcia. To pojęcie ma głębokie zakorzenienie jeszcze w łacinie, w starożytnej łacinie. Pierwotnie, zresztą nie tylko pierwotnie, oznaczało ono rozliczyć się ze swojego postępowania, ze swoich czynów, ze swoich decyzji, ze swoich polityk, ze sposobu i w tym przypadku również ze sposobu stanowienia i stosowania prawa. Często dziennikarze pytają, jaki jest stan prawa w Polsce i oczekują odpowiedzi, że on jest zły i coraz gorszy. Z perspektywy właśnie sądu prawa, sądu, który dostaje wyłącznie skargi na jakość prawa, w naturalny sposób odpowiedź powinna brzmieć, że jest stan prawa fatalny, stan stanowienia prawa też fatalny, jest gorzej i pod jednym i pod drugim względem niż było drzewiej. Ja i nie mam takiego wewnętrznego przekonania, że jest gorzej niż było i że jest fatalnie. Zresztą gdyby było bardzo dobrze, ale też nie mam przekonania, że było bardzo dobrze. Gdyby było bardzo dobrze, to nie byłoby miejsca
i potrzeby istnienia Sądu Konstytucyjnego. Rzadko się zdarza w doświadczeniu Trybunału Konstytucyjnego, żebyśmy mieli do czynienia z kwalifikowaną niekonstytucyjnością prawa, a zwłaszcza ustawy. Tak się czasami dzieje i jest szereg wypowiedzi Trybunału na ten temat, czy to przy okazji, to była sprawa z 2003 roku, kiedy Trybunał otrzymał do rozstrzygnięcia, czy przepisy tak zwanej abolicji podatkowej są zgodne z konstytucją, czy nie. I orzekł, że to była ustawa, której autorem był ówczesny minister finansów i której celem było z jednej strony zachęcenie przy pomocy ustawy obywateli do, czy płatników podatków do ujawnienia niezapłaconych podatków w zamian za spodziewaną nagrodę, czyli możliwość zapłacenia niższych podatków. Czy dwa lata temu, rok temu, kiedy Trybunał orzekł o niekonstytucyjności ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych, orzekł zresztą po raz trzeci. I po raz trzeci orzekał o kwalifikowanej niekonstytucyjności tych przepisów ze względu na naruszenie czy sprzeczność z wolnością stowarzyszania się oraz ze względu na sprzeczność przepisów tej ustawy z prawem do ochrony własności prywatnej, mienia zagospodarowanego przez te ogrody, nawet wówczas, kiedy ogrody te, czy część tego ogrodu ulega likwidacji, to prawa właścicieli prywatnych tych terenów w tej ustawie nie były chronione w sposób zgodny z artykułem 64 Konstytucji. Ale najczęściej, jeżeli chodzi o prawo represyjne, czyli to prawo represyjne sensu stricto, prawo karne, czy prawo wykroczeń, czy przepisy karne zawarte w szeregu ustawach, czy wreszcie prawo, które zawiera istotne elementy represyjne, takie jak przepisy prawa lustracyjnego, czy przepisy prawa policyjnego, czy przepisy prawa regulujące postępowanie dyscyplinarne, zwłaszcza w obszarze zawodów zaufania publicznego, czy te przepisy w odpowiedni sposób z jednej strony gwarantują odpowiedzialność funkcjonariuszy publicznych za ich decyzje, za ich funkcjonowanie w granicach zakreślonych przepisami prawa. I tutaj chciałbym Państwu zwrócić uwagę na kilka ważnych, myślę, wyroków Trybunału Konstytucyjnego, które pochodzą z okresu tak zwanego wzmożenia prawodawczego z lat 2005-2007. Przepisy uchwalone przez Sejm w tym czasie były przedmiotem kontroli Trybunału w 2007, 2008, 2009 jeszcze roku, co jest naturalne, bo one albo były kwestionowane już w latach 2005-2007, albo później, a Trybunał orzekał z wtedy, kiedy sprawa była przygotowana do rozstrzygnięcia. Pierwsza sprawa, na którą chciałbym Państwu zwrócić uwagę, to sprawa postępowania wobec sędziów. To, jak wiemy, bardzo specyficzny, bardzo szczególny
zawód, jedyny, o którym konstytucja wprost stanowi, określając jego pozycję ustrojową, ale również określając szczególne zasady postępowania w stosunku do sędziów, poczynając od gwarancji odpowiedniego wynagrodzenia, ale również odnosząc się do gwarancji postępowania wtedy, kiedy sędziemu urzędującemu czy sędziemu w stanie spoczynku postawiony jest zarzut, nie tylko karny, ale również dyscyplinarny. Otóż w 2007 roku Sejm uchwalił ustawę, która istotnie modyfikowała postępowanie dyscyplinarne wobec sędziów. Nowela do ustawy o ustroju sądów powszechnych została zaskarżona przez pierwszego prezesa Sądu Najwyższego, który przedstawił do kontroli 6 zarzutów wobec 6 przepisów tej noweli, kwestionując naruszenie prawa do rzetelnego procesu, czyli niezgodność z artykułem 45 Konstytucji oraz kwestionując naruszenie artykułu 181, czyli przepisu, który określa gwarancję niezawisłości sędziego. Chodziło przede wszystkim o przepis, który wykluczał kontrolę sądu nad wyłączeniem przez prokuratora udostępnienia dokumentów sędziemu poddanemu uchyleniu immunitetu. Trybunał uznał, że może być tak, zwłaszcza wówczas, kiedy zarzut prokuratora dotyczy korupcji, że w niektórych takich sprawach sędzia, któremu ten zarzut może być postawiony w postępowaniu karnym, do czasu na samym początku postępowania może nie mieć dostępu do wszystkich dokumentów, ale ustawodawca poszedł tak daleko, że wyłączył również możliwość kontroli sądu nad legalnością wyłączenia przez prokuratora udostępnienia dokumentów sędziemu, który był poddany uchyleniu immunitetu. Ponadto jeden z tych przepisów przewidywał, że jeżeli zarzut dotyczy popełnienia czynu zagrożonego karą co najmniej 8 lat pozbawienia wolności jako karą najsurowszą, że postępowanie o uchylenie immunitetu musi być zakończone w ciągu 24 godzin. I w tym obszarze, w którym rzecz dotyczyła, była powiązana z pewną polityką prowadzoną wówczas wobec sędziów z zdeklarowanym oficjalnie powszechnym brakiem zaufania do sędziów i lansowanym przekonaniem, że sędziowie są grupą zawodową, której szerzy się nie masowo oczywiście, ale wystarczająco jest to widoczne zjawisko, szerzą się zachowania korupcyjne czy parakorupcyjne. Wobec tego państwo musi się przeciwko temu skutecznie bronić się i wobec tego konieczne są nowe instrumenty i te instrumenty zostały przyjęte. Ja akurat w tym czasie zajmowałem się dwoma takimi sprawami sędziów, którym nie mając prokurator żadnej podstawy, postawił zarzut korupcyjny. No, właśnie na podstawie jeszcze obowiązujących, niederogowanych przez
Trybunał Konstytucyjny w tej sprawie, której sygnatura Trybunał orzekał, derogując te przepisy w pełnym składzie, to był wyrok z 28 listopada 2007 roku. To było dość charakterystyczne postępowanie, bo i Sejm, i prokurator generalny zmienili swoje stanowiska po wyborach w październiku 2007 roku. I w jednej z tych dwóch spraw, tej sceny nie zapomnę, bo zarzut korupcyjny został postawiony 64-letniej pani sędzi, która była z prezesem, kiedyś prezesem Sądu Okręgowego. Zarzut był na podstawie pomówienia przez osobę skazaną na 3 lata pozbawienia wolności za oszustwa i której policja zaproponowała współpracę w zamian za możliwość niewykonywania kary pozbawienia wolności. I ona obciążyła swoimi pomówieniami szereg osób, między innymi tą panią sędzię. I postępowanie o zgodę sądu dyscyplinarnego na postawienie jej zarzutów, które jednocześnie wówczas pod rządami tego prawa, które było kontrolowane przez Trybunał, oznaczało automatycznie pozbawienie wolności, tymczasowe aresztowanie. Ta kobieta była zupełnie steroryzowana, bo załamało się jej całe życie. Została, można powiedzieć, na cienkim lodzie postawiona na środku jeziora. Zarzuty były zupełnie wyssane z palca przez prokuratora liczącego na szybki awans do Warszawy. Rzecz toczyła się w niedużym w sumie mieście, w którym był sąd okręgowy, więc wszyscy wiedzieli, o kogo chodzi. I na podstawie tego właśnie prawa Sąd Najwyższy miał zdecydować, czy oddać ją w ręce prokuratora, czy nie. Na sali pojawił się poza mną jeszcze panią sędzią, która, ja wtedy nie byłem sędzią, panią sędzią z tego sądu, która była obrończynią tej pani sędzi. Pojawił się mężczyzna wyglądający na funkcjonariusza tajnej policji, któremu z podmarynarki wystawała kabura z pistoletem i miał gotowe już kajdanki, licząc na to, że tę panią sędzię wyprowadzi przed Sąd Najwyższy w kajdankach. Sąd nie podzielił zarzutów i postanowił o oddaleniu wszystkich zarzutów i wniosków w tej sprawie. Ona wyszła przy zgmachu sądu jako formalnie osoba w pełni oczyszczona z zarzutów, ale żadne postanowienie sądu w tej sprawie nie mogło rekompensować szkód, jakie zostały jej wyrządzone. W drugiej sprawie też, w której nie było żadnych zarzutów, więcej sędzia przedstawił materialne dowody, że nie mógł przyjąć łapówki w określonej wysokości, bo przedstawił dowód z banku, że pobrał sumę tej wysokości na kupno używanego samochodu. Nie był to Mercedes za 300 tysięcy złotych, tylko używany Grat za 12 tysięcy. I godzinę wcześniej podjął pieniądze z banku, który miał konto i gdzie wpływały pieniądze z wynagrodzenia za jego pracę w sądzie.
A mimo to prokurator na podstawie tych przepisów uchylonych przez Trybunał w listopadzie 2007 roku poważył się postawić sędziemu tylko dlatego, że kiedyś się wyraził niewłaściwie o prokuratorach i o policjantach, sądząc sprawę gangu, że go urządził i urządził go. On dalej sądzi, ale oczywiście to nie jest ten sam człowiek, który był. W tej sprawie myślę, że zapadło bardzo ważne orzeczenie, które w swoisty sposób zaszczepi ustawodawcy przekonanie, że niezależnie od wszelkich zmożeń politycznych muszą być granice do tego, żeby móc w sposób systemowy, według wymogów politycznych, rozliczyć się z kimkolwiek. Tutaj gwarancje postępowania zgodnego z treścią artykułu 45 i z treścią artykułu 42 paragraf 2 Konstytucji muszą być zachowane. Chciałbym też Państwu zwrócić uwagę na wyrok z października 2009 roku w sprawie K26/08. W tej sprawie Trybunał na wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich orzekał o zgodności z Konstytucją niezwykle ważnych przepisów, zwłaszcza w kontekście tego, co dzisiaj w świecie się dzieje. Rzecz dotyczyła nadawania klauzul tajności dokumentów i w ustawie o ochronie informacji niejawnych, w nowelach z 2006 i 2008 roku rzecznik uznał, że te nowele prowadzą zwłaszcza dwa przepisy, do niezgodności z artykułem 61 ustęp 1 Konstytucji z racji nieproporcjonalności rozstrzygnięcia ustawodawcy, który dodatkowo zaostrzał odpowiedzialność funkcjonariuszy za zaniżenie bądź za zawyżenie klauzul tajemnicy dokumentów, które wytworzył czy które oceniał funkcjonariusz. Oczywiście w większości przypadków chodziło tutaj o funkcjonariuszy różnych służb policyjnych. Trybunał między innymi w tym uzasadnieniu, w którym derogował te przepisy, stwierdził, że kwestionowany przepis ustawy o ochronie informacji niejawnych wprowadzający zasadę odpowiedzialności osoby upoważnionej do podpisania dokumentu wskazuje na odpowiedzialność za przyznanie klauzuli tajności, ale nie określa, o jaką konkretnie odpowiedzialność chodzi, karną, służbową, czy być może dyscyplinarną. Więc Trybunał zakwestionował i derogował w tej sprawie przepis, który w sposób niewystarczająco ostry, ze względu na szczególne warunki, jakie muszą spełniać przepisy prawa karnego, prowadząc do tego, iż oczywiście na końcu łatwiej jest szczególnie mało pewnemu funkcjonariuszowi zawyżać klasyfikację tajności dokumentów, bo wtedy mu grozi znacznie to zagrożenie odpowiedzialnością dyscyplinarną czy karną jest znacznie niższe, niż gdyby tę klauzulę tajności zaniżył. Wówczas ta odpowiedzialność byłaby pewnie
bardziej realna, stąd w efekcie dokumenty, które nie powinny mieć albo żadnej klauzuli, albo klauzulę niższą, by otrzymywały wyższą, przez tą wartość, jaką jest jawność dokumentów administracji, byłaby znacznie utrudniona. I wreszcie jeszcze jedną sprawę chciałem Państwu przytoczyć. Ona była ze skargi funkcjonariusza. To był policjant skazany prawomocnie za przestępstwo polegające na zastraszaniu świadka. Został skazany na podstawie artykułu 231 paragraf 1 kodeksu karnego, więc tego można powiedzieć klasyka prawa karnego, jeżeli chodzi o ochronę interesów obywateli przed niedopełnianiem obowiązków przez funkcjonariuszy publicznych bądź nadużycie może polegać na przekroczeniu obowiązków albo niedopełnieniu tych obowiązków, które funkcjonariusz powinien wykonać. W tym przypadku funkcjonariusz, nie mając do tego żadnych uprawnień, groził świadkowi, że jeżeli będzie składał w dalszym ciągu zeznania, które są wymierzone w innego funkcjonariusza policji, to utraci zamówienia, jakie policja w firmie tego człowieka, tego świadka składała. Skarżący zakwestionował treść artykułu 231 paragraf 1, czyli tego nadużycia uprawnień lub niedopełnienia obowiązków, uznając, że w istocie rzeczy zakres obowiązków i uprawnień konkretnego funkcjonariusza publicznego jest rekonstruowany nie tylko z innych aktów normatywnych, przede wszystkim z ustaw, ale również ze źródeł prawa wewnętrznego czy też aktów stosowania prawa, zwłaszcza w odniesieniu do, jak twierdził, odnosi się to do funkcjonariuszy policji. Funkcjonariusz skarżący w tej sprawie ignorował to, że większość obowiązków policyjnych czy większość reguł dotyczących etycznego postępowania policji zawartych jest właśnie w aktach albo podustawowych, albo wręcz w aktach innych niż akty normatywne. Trybunał w tej sprawie orzekł, że artykuł 231 kodeksu karnego jest co prawda przepisem blankietowym w ramach prawa represyjnego, ale ta blankietowość czyni tego przepisu znanego już kodeksowi karnemu z 69 roku i z 32 roku, czyni zadość gwarancją przewidzianym w artykule 42 ustęp 1 Konstytucji, czyli że jest to przepis wystarczająco precyzyjny. Tym bardziej, że na co Trybunał w tej sprawie zwrócił uwagę, funkcjonariusze, przyszli policjanci uczeni są w szkole policyjnej, jaki jest zakres ich uprawnień, jaki jest zakres ich obowiązków i składają uroczyście przysięgę, w której przyrzekają, że nawet z narażeniem życia będą przestrzegać obowiązków policjanta, służyć prawu, chronić ustanowiony porządek, strzec bezpieczeństwa państwa i jego obywateli,
nawet z narażeniem życia. I to była podstawa. Trybunał wziął pod uwagę również tutaj orzecznictwo Sądu Najwyższego. Sąd Najwyższy niejednokrotnie wypowiadał się na temat treści artykułu 231 i uznawał, że orzecznictwo sądów powszechnych ukształtowało bez żadnych wątpliwości treść tego przepisu w taki sposób, że każdy funkcjonariusz publiczny jest w stanie dokładnie przewidzieć skutki swojego zachowania w obszarze tego imperium, które jest mu przyznane, w tym przypadku policjanta Policji Kryminalnej. W tym zakresie Trybunał podzielił pogląd Sądu Najwyższego. Tu jeszcze powiem, że jeżeli chodzi o to bardzo często żywo interesujące opinię publiczną przekroczenia uprawnień czy niedopełnienia obowiązków przez funkcjonariuszy policji, że ustawodawstwo innych państw europejskich jest oczywiście różne. Są takie systemy jak niemieckie czy hiszpańskie, które zawierają w tym obszarze bardzo szczegółowe unormowania w prawie karnym, są temu poświęcone. Temu, co jest zapisane w polskim prawie karnym w jednym przepisie, całe rozdziały. I są takie jak na przykład szwedzki kodeks karny, który podobnie jak w polskim kodeksie karnym w jednym przepisie reguluje nadużycie władzy przez funkcjonariuszy publicznych. Jeszcze na jedną rzecz chciałbym Państwu zwrócić uwagę. Otóż w państwie prawnym nadużycie prawa, nadużycie władzy jest kontrolowane nie tylko przez organy do tego wyspecjalizowane, a przede wszystkim sądy, ale również przez w Konstytucji mamy przepis, który jak w każdym państwie demokratycznym, w każdym państwie demokracji parlamentarnej określa jedną z dwóch podstawowych funkcji Sejmu jako funkcję kontrolną. I polska konstytucja wyposaża Sejm w możliwość prowadzenia śledztw sejmowych w komisji śledczej. I kwestie związane z konstytucyjnością kolejnych uchwał sejmowych o powołaniu komisji śledczej były przedmiotem kontroli Trybunału Konstytucyjnego, który oczywiście w zależności od przedmiotu tej uchwały czasami uznawał istotne części tych uchwał za niezgodne z konstytucją, jak to było w przypadku komisji tak zwanej bankowej, powołanej do kontroli konstytucyjności prywatyzacji banków w Polsce na przestrzeni od początku transformacji do przyjęcia tej uchwały. I czasami uznawał, że zakres tej uchwały mieści się w granicach konstytucyjności, jak to było w przypadku, ostatnia wypowiedź Trybunału pochodziła z 2008 roku i dotyczyła uchwały o zbadaniu przez Sejm, przez Komisję Śledczą Sejmu kwestii tak zwanych nacisków wywieranych na prokuratorów, czy zwłaszcza na prokuratorów w latach 2005-2007. Na ten aspekt kontroli funkcjonowania czy działania
organów władzy w granicach określonych wartościami konstytucyjnymi. Warto też zwrócić uwagę. Tym bardziej, że jest to instytucja konstytucyjna i tym bardziej, że ostatnio jakby potrzeba powoływania komisji śledczych znacznie spadła, być może dlatego, że zwykle komisje śledcze powołuje parlament, nowo wybrany parlament po to, żeby rozliczyć z jakichś działań poprzednią władzę, a tak się akurat złożyło, że wybory w 2011 roku nie doprowadziły do zmiany partii rządzącej. Stąd w Sejmie siódmej kadencji taka komisja śledcza nie została powołana, co nie znaczy, że tak nie będzie w przyszłości i co również nie znaczy, że orzeczenia Trybunału w tym obszarze nie, można powiedzieć, nie kształtują granic dla Sejmu przy potrzebie, jeżeli ona taka będzie w przyszłości, powołania kolejnej komisji śledczej do zbadania kolejnej sprawy. To, co chciałem Państwu powiedzieć o wypowiedziach Trybunału Konstytucyjnego na tle tej zawartej implicyte w Konstytucji odpowiedzialności funkcjonariuszy publicznych za działania odpowiedzialności zawartej i w treści artykułu 2 Konstytucji, zwłaszcza w treści artykułu 7 Konstytucji, która wyraźnie stanowi, że funkcjonariusz publiczny może tylko tyle, na co prawo wyraźnie mu zezwala. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, ja chciałam powiedzieć kilka słów na temat odpowiedzialności odszkodowawczej władzy publicznej, przede wszystkim Skarbu Państwa, za niezgodne z prawem wykonywanie tejże władzy. Myślę, że ukształtowanie tej odpowiedzialności to taki papierek lakmusowy, który pozwala sprawdzać poziom praworządności danego państwa, bo państwo totalitarne za nic, znaczy za działania swoich funkcjonariuszy nie odpowiada, nie przewiduje takiej odpowiedzialności. I data wprowadzenia pierwszej ustawy w Polsce, 15 października 1956 roku, jest no, z tego punktu widzenia taka symboliczna. To była regulacja odpowiedzialności Skarbu Państwa za funkcjonariuszów, która ta ustawa później została przejęta do kodeksu cywilnego z 1964 roku, w zasadzie bez większych zmian. I nie wdając się w jakąś bliższą prezentację, powiem, że to była bardzo daleko idąca odpowiedzialność Skarbu Państwa wówczas. Przypomnę, że gmin wtedy nie było, ani innych jednostek samorządu terytorialnego, więc ustawodawca przyjął szeroką bardzo odpowiedzialność Skarbu Państwa za szkody wyrządzone przez funkcjonariuszy, przy czym ta szeroka odpowiedzialność była podtrzymana, czy wręcz jeszcze poszerzono jej granice w orzecznictwie Sądu Najwyższego. Nie ulega jednak wątpliwości, że po pierwsze artykuł 418, to był wówczas artykuł 417-19, więc 418 przewidywał odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez wydanie orzeczenia bądź zarządzenia tylko wówczas, gdy wcześniej w prawomocnym orzeczeniu stwierdzono, że funkcjonariusz, no chodziło głównie o sędziego, przy wydaniu orzeczenia dopuścił się naruszenia prawa ściganego w trybie karnym czy dyscyplinarnym, a zatem wymagano takiego prejudykatu, stwierdzenia winy funkcjonariusza. No i także trzeba powiedzieć, że kodeks postępowania administracyjnego w artykule 160, później ordynacja podatkowa w 260, ograniczały odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez decyzje administracyjne, następnie uznane za nieważne czy naruszające prawo, do rzeczywistej straty, jakiej doznał ten poszkodowany adresat decyzji administracyjnej.
Jest też niewątpliwe, że w ówczesnych przepisach nie przewidywano odpowiedzialności za tak zwane bezprawie legislacyjne, czy tym bardziej za zaniechania legislacyjne. Więc ta odpowiedzialność za decyzje i wyroki niewątpliwie była ograniczona przez ustawę. Konstytucja w artykule 77 ustęp 1 stanowi, że każdy ma prawo do wynagrodzenia szkody, jaka została mu wyrządzona przez niezgodne z prawem działanie organu władzy publicznej. Ten przepis dokonał, powszechnie się uważa, konstytucjonalizacji prawa do wynagrodzenia szkody wyrządzonej niezgodnym z prawem działaniem władzy publicznej. I zupełnie rewolucyjne znaczenie miały wyroki Trybunału Konstytucyjnego, które zapadły po wejściu w życie Konstytucji na tle artykułu 77, w szczególności wyrok z 4 grudnia 2001 roku w sprawie SK 18/00, w którym Trybunał Konstytucyjny, no to co było istotą tego wyroku, uznał niekonstytucyjność artykułu 418, stwierdził, że artykuł 418 Kodeksu Cywilnego jest niezgodny z artykułem 77 ustęp 1. To był ten przepis, który właśnie uzależniał odpowiedzialność za niezgodne z prawem orzeczenie czy zarządzenie od prejudykatu, czyli wcześniejszego orzeczenia o winie funkcjonariusza, czyli sędziego, decydenta, który dopuścił się naruszenia prawa ściganego w trybie postępowania karnego lub dyscyplinarnego. I Trybunał Konstytucyjny potwierdził zgodność z konstytucją artykułu 417, tego podstawowego, regulującego w kodeksie cywilnym odpowiedzialność Skarbu Państwa, pod warunkiem takiego obiektywnego ujęcia tego przepisu, to znaczy takiej interpretacji, że wina funkcjonariusza nie jest warunkiem odpowiedzialności, że wystarczy bezprawność działania, czyli naruszenie obowiązującego prawa. Następne takie istotne orzeczenie z 23 września 2003, K20/02, w którym Trybunał Konstytucyjny uznał za niekonstytucyjne ograniczenie zakresu naprawienia szkody, jakie wynikało wówczas z artykułu 160 KPA i 260 Ordynacji Podatkowej. Czyli uznał, że to nie odpowiada standardowi z artykułu 77 ustęp 1, że państwo odpowiada tylko za rzeczywiście poniesioną stratę. Do tego wyroku jeszcze wrócę, ponieważ on zawiera bardzo istotne wskazania co do zakresu kompensacji szkody. Następny etap rozwoju naszego prawa w tym zakresie to była nowelizacja przepisów kodeksu cywilnego, która nastąpiła 17 czerwca 2004 roku z mocą obowiązującą od 1 września 2004 roku. I w tej nowelizacji skreślono dotychczasowe przepisy kodeksu cywilnego regulujące odpowiedzialność i zastąpiono je przepisami nowej treści. Skreślono jednocześnie artykuł 160 i 260, znaczy 160 KPA i 260 Ordynacji Podatkowej i w ten sposób cała odpowiedzialność władzy publicznej, także organów administracji podatkowej, została poddana jednolitej regulacji kodeksu cywilnego. Teraz, gdy chodzi o kodeks cywilny, to ogólnie powiem tak, że zajmowałam się trochę tymi zagadnieniami. Jest kilka książek na temat odpowiedzialności władzy publicznej w Polsce opublikowanych po wejściu w życie tej nowelizacji. I myślę, że wszyscy są na ogół zgodni, że tak szerokiego ujęcia odpowiedzialności władzy publicznej, jakie przewiduje obecnie nasz kodeks cywilny, nie zna żadne inne państwo europejskie, jak się wydaje. Otóż są tutaj takie
trzy zasadnicze zagadnienia. Zasada ogólna, to znaczy odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przez niezgodne z prawem działanie lub zaniechanie przy wykonywaniu władzy publicznej, ponosi Skarb Państwa lub jednostka samorządu terytorialnego lub inna osoba prawna wykonująca tę władzę z mocy prawa. Ten sam przepis 417 przewiduje odpowiedzialność solidarną, jeśli ta władza, która z mocy prawa ma wykonywać, przekazuje wykonywanie tej władzy innemu podmiotowi, co jest dopuszczalne w niektórych ustawach. Dalej, proszę Państwa, jest odpowiedzialność za bezprawie legislacyjne, tak to się ogólnie określa. I ta odpowiedzialność wynika z artykułu 417 ze znaczkiem 1, paragraf 1 i 4. Przy czym w paragrafie pierwszym chodzi o szkodę wyrządzoną przez wydanie aktu normatywnego niezgodnego z konstytucją, ratyfikowaną umową lub ustawą. I tutaj wymagany jest prejudykat, to znaczy można domagać się naprawienia szkody wtedy, kiedy Trybunał orzekł o niezgodności tego aktu normatywnego z konstytucją, jeśli to jest ustawa, czy tam z umową ratyfikowaną, czy rozporządzenia z ustawą. I paragraf czwarty przewiduje odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przez niewydanie aktu normatywnego, którego obowiązek wydania przewiduje przepis prawa. Przy czym tutaj nie ma żadnego prejudykatu, czyli od razu można wystąpić do sądu powszechnego z roszczeniem o odszkodowanie, twierdząc, że doznałam szkody, dlatego że jakiś tam minister na przykład nie wydał rozporządzenia, które powinien był wydać zgodnie z takim i z takim przepisem, i wówczas to sąd orzekający o odszkodowaniu stwierdza, czy rzeczywiście był taki obowiązek, czyli czy miało miejsce bezprawne zaniechanie legislatora. Dalej, proszę Państwa, jest odpowiedzialność za bezprawie sądowe czy judykacyjne. To jest artykuł 417 ze znaczkiem 1, paragraf 2 i 3. Paragraf 2 to jest szkoda wyrządzona przez wydanie prawomocnego orzeczenia lub ostatecznej decyzji. Tutaj także jest wymagany prejudykat, czyli stwierdzenie we właściwym postępowaniu niezgodności tego wyroku czy decyzji z prawem. I paragraf 3 przewiduje naprawienie szkody wyrządzonej przez niewydanie orzeczenia lub decyzji, gdy ich obowiązek wynikał z przepisu prawa. I wreszcie 417 ze znaczkiem 2 to jest odpowiedzialność na zasadzie słuszności za szkodę na osobie wyrządzoną zgodnym z prawem wykonywania władzy publicznej, i to jest jakby poza zakresem naszego zainteresowania, bo to jest taka odpowiedzialność bazująca właśnie na equity, czyli słuszności. Jednocześnie w tej samej dacie, 17 czerwca 2004 roku, wprowadzono te odpowiednie procedury dotyczące stwierdzania niezgodności z prawem. Tu chodzi o uzupełnienie kodeksu postępowania o skargę, o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia, a także odrębną ustawę, która ma strasznie długi tytuł, ale w skrócie ustawa o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki, która też daje możliwość dochodzenia odszkodowania, jeśli strona twierdzi, że postępowanie w jej sprawie było nadmiernie przedłużane. Mam takie głębokie przekonanie, że te obowiązujące przepisy z naddatkiem realizują standard wskazany w artykule 77 ustęp 1 Konstytucji. I jeśli dalej będę mówić o orzecznictwie konstytucyjnym, to od razu powiem, że orzecznictwo konstytucyjne w tej chwili głównie dotyczy zakresu czasowego, czyli ram czasowych stosowania tej nowej regulacji z kodeksu cywilnego, a także, co może stanowić pewne zaskoczenie, Trybunał Konstytucyjny trochę mityguje zakres tej odpowiedzialności, to znaczy usiłuje nadać jej takie granice racjonalne, bym powiedziała. Otóż gdy chodzi o ramy czasowe, tutaj problem jest związany z tym, że artykuł 5 ustawy wprowadzającej nowelizację kodeksu cywilnego najogólniej rzecz biorąc przyjął taką cezurę czasową, że jeśli zdarzenie, z którym się wiąże szkoda, miało miejsce przed nowelizacją kodeksu cywilnego, to się stosuje przepisy dotychczasowe. Czyli przed 1 września 2004 roku, jeśli
miało miejsce zdarzenie czy stan prawny, o tak to określa, to przepisy dotychczasowe. I na przyszłość przepisy nowe. Na tym tle Trybunał Konstytucyjny w swoim orzecznictwie wyróżnił takie jakby trzy etapy. To znaczy okres przed Konstytucją, okres przejściowy od 17 października 97, czyli od wejścia w życie Konstytucji, do 1 września 2004, czyli do zmiany kodeksu cywilnego i po zmianie kodeksu cywilnego od 1 września 2004, kiedy Trybunał przyjmuje, że prawo polskie w pełnym zakresie realizuje już ten standard z artykułu 77. Teraz, jeśli zdarzenie miało miejsce przed wejściem w życie Konstytucji, no to chyba wszyscy jesteśmy zgodni, że nie jest to objęte tą surową odpowiedzialnością z artykułu 77 ust. 1. Czyli nie można tych przepisów poddawać kontroli z punktu widzenia 77 ust. 1. Z drugiej strony, no jak powiedziałam, od 1 września 2004 no w ogóle nie ma o czym mówić. Przepisy są zgodne z Konstytucją. Natomiast problem dotyczy tego okresu przejściowego. I teraz ja bym powiedziała tak, że jest wyraźna tendencja w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego do uznawania, wbrew temu, co jest napisane w artykule 5 ustawy, on w kilku orzeczeniach został uznany już za niezgodny z Konstytucją z punktu widzenia różnych zarzutów, więc Trybunał Konstytucyjny uważa, że jeśli to zdarzenie wyrządzające szkodę miało miejsce w okresie przejściowym, powtarzam, taką ogólną tendencję można wskazać, to powinno się stosować standard konstytucyjny. Co oczywiście, proszę Państwa, nie rozwiązuje problemów wszystkich. Zasadniczy problem dotyczy decyzji administracyjnych wydanych, zwykle wywłaszczeniowych, które zostały wydane przed wejściem w życie Konstytucji, ale których nieważność czy naruszenie prawa stwierdzono już po wejściu w życie Konstytucji, ale jeszcze przed zmianą kodeksu cywilnego, czyli pod rządem artykułu 160 i 260 KPA, które przewidywały ograniczenie odpowiedzialności do rzeczywiście poniesionej straty. Proszę Państwa, ten problem, powiem, nie jest jeszcze do końca rozstrzygnięty, choć no właśnie tutaj szykując się do rozmowy z Państwem stwierdziłam, że w sprawie SK 46 za 12 i 51 za 12 4 czerwca 2013 roku zostało wydane postanowienie o umorzeniu postępowania, a obie te sprawy połączone do rozpoznania wspólnego dotyczyły właśnie artykułu 5 ustawy z 17 czerwca 2004 o zmianie ustawy kodeks cywilny w zakresie, w jakim przepis ten do roszczeń o naprawienie wynagrodzenie szkody obejmującej utracone korzyści lub grunt cesans wyrządzonej ostateczną decyzją administracyjną wydaną przed 1 września 2004 roku nakazuje zastosowanie 160 paragraf 1 kodeksu postępowania administracyjnego w brzmieniu, w jakim przepis ten obowiązywał do 30 września 2003. W drugim postępowaniu było oskarżone brzmienie 160 paragraf 1 w zakresie KPA oczywiście, w zakresie w jakim szkoda w postaci utraconych korzyści występująca po dniu 17 października 97 jest rozumiana jako część zdarzenia i stanu prawnego łącznie z wydaniem decyzji z naruszeniem przepisu artykułu 156 przed dniem 17 października 97. Proszę Państwa, nie będę może tak szczegółowo tego przedstawiać, bo chyba nie ma czasu, ale no, tu jest wielka dyskusja doktrynalna, jest wiele orzeczeń Sądu Najwyższego, narastające już orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego. Co ma być decydujące, czy moment wydania tej decyzji, powiedzmy, o wywłaszczeniu, czy moment, kiedy odpowiednia władza stwierdziła, że decyzja ta została naruszona z wydaniem, została wydana z naruszeniem obowiązującego prawa. Czyli krótko mówiąc, stan prawny, który wyrządził szkodę, jest umiejscowiony przed wejściem w życie Konstytucji, ale ta szkoda trwa, a nawet narasta, no bo właśnie te nieuzyskane korzyści, czyli czynsze, których nie dostali ci wywłaszczeni,
no, oni sobie kumulują i dochodzą roszczeń przed Trybunałem Konstytucyjnym. Jest jeszcze kilka skarg zawisłych przed Trybunałem Konstytucyjnym dotyczącym właśnie no, ram czasowych stosowania przepisów. Powiem jeszcze, że gdy chodzi o zaniechanie legislacyjne, to Trybunał Konstytucyjny tutaj poszedł no, takim tropem wyznaczonym przez orzecznictwo Sądu Najwyższego i powiedział, że odszkodowania za zaniechanie legislacyjne można się domagać wtedy, gdy obowiązek wydania przepisów powstał po wejściu w życie konstytucji. To jest sprawa SK 26/09, tam było umorzenie postępowania, które też przedmiotem skargi był artykuł 5 konstytucji. Trybunał powiedział, że no właśnie jeśli nie konstytucji, przepraszam, tylko tej ustawy nowelizującej kodeks cywilny oczywiście. Więc Trybunał Konstytucyjny powiedział, że jeśli źródłem, jeśli ten stan zaniechania powstał przed wejściem w życie konstytucji, a tam chodziło o ustawę nacjonalizacyjną z 1946 roku i niewykonane zobowiązanie do wydania przepisów regulujących odszkodowania za nacjonalizację, więc Trybunał Konstytucyjny odmówił rozpatrywania tej sprawy tak naprawdę, twierdząc, no, że to nie jest objęte zakresem kognicji, no bo to ramy czasowe 77 artykułu tak daleko nie sięgają. Więc te przepisy intertemporalne, czy normy intertemporalne, myślę, że nadal będą jeszcze przedmiotem orzeczeń Trybunału przez jakiś czas, choć no, z czasem też wygasną pewnie te procesy. Natomiast proszę Państwa, gdy chodzi o to, co określiłam mianem limitowania pewnego mitygowania zasad z kodeksu cywilnego, to chodzi mi głównie o dwie kwestie, a mianowicie po pierwsze ograniczenie zasady pełnego odszkodowania. Otóż artykuł 361 paragraf 2 kodeksu cywilnego przewiduje no, zasadę pełnego odszkodowania, która oznacza, że odszkodowanie obejmuje zarówno rzeczywiście poniesione straty, jak i nieuzyskane korzyści. Tymczasem Trybunał Konstytucyjny, począwszy od tego orzeczenia K20/03, które tak naprawdę no, stwierdziło niekonstytucyjność ograniczenia odszkodowania za decyzje administracyjne, Trybunał cały czas w wielu orzeczeniach, przy różnych okazjach powtarza, że ujęcie odszkodowania z kodeksu cywilnego nie jest wiążące przy interpretowaniu przepisów konstytucyjnych, znaczy artykułu 77 ustęp 1, ale także przy 21 konstytucji, gdzie jest odszkodowanie za wywłaszczenie. Otóż Trybunał przyjmuje, że pojęcia konstytucyjne mają charakter autonomiczny, nie można ich wykładać przez pojęcia definiowane w ustawach zwykłych, tak powiedzmy. To nie oznacza, że Trybunał odrzuca zasadę pełnego odszkodowania. On powtarza w zasadzie też w każdym z tych orzeczeń, że ona jest taką zasadą kierunkową, natomiast inne wartości konstytucyjne mogą przemawiać za tym, że odszkodowanie będzie ograniczone, a jednak będzie zachowywało standard 77, ograniczone w stosunku do kodeksu cywilnego. I proszę Państwa, to no, wyrok Sądu Najwyższego, Trybunału, przepraszam, SK 4/11 z września ubiegłego roku, który ogranicza odpowiedzialność za bezprawie sądowe, czyli za szkodę wyrządzoną przez wydanie wyroku niezgodnego z prawem. I tutaj Trybunał Konstytucyjny podzielił stanowisko Sądu Najwyższego, czyli uznał, że norma rozumiana tak jak Sąd Najwyższy ją rozumie, jest zgodna z konstytucją. A Sąd Najwyższy stoi na stanowisku, że odszkodowanie za szkodę wyrządzoną przez niezgodny z prawem wyrok przysługuje tylko wtedy, gdy niezgodność ta jest oczywista, rażąca i przybiera postać kwalifikowaną. Proszę Państwa, najogólniej można powiedzieć tak, że jak długo mamy niezawisłe sądy
jak długo sędzia ma wydać wyrok, który jest zgodny także z jego sumieniem, ma być oczywiście zgodny z prawem w odpowiedniej procedurze, ale sędzia wydaje wyroki zgodne z jego sumieniem, tak długo nie unikniemy sytuacji, że w dwóch podobnych nawet stanach faktycznych, one nigdy nie są idealnie tak same, będą zapadały różne wyroki. I z tego nie wynika, by któryś z nich był niezgodny z prawem w rozumieniu artykułu 77 Konstytucji. Takie jest przekonanie Trybunału Konstytucyjnego, któremu dał wyraz w tym właśnie wyroku. Czyli można się domagać odszkodowania za niezgodny z prawem wyrok, no tylko wtedy, gdy sędzia uchybił podstawowym regułom, nie wiem, logicznego rozumowania, nie zauważył, że się przepisy zmieniły, nie zastosował jakiejś instytucji, której zastosowanie w tym przypadku konkretnym było obligatoryjne. Wtedy można się domagać odszkodowania, a nie wtedy, kiedy strona jest niezadowolona z orzeczenia i co więcej zna, jej zdaniem, identyczne sprawy, w których inny sąd wydał inny wyrok. Dziękuję bardzo. O pytania. Krzysztof Sobczak. Ja, taka rzecz, która nie daje mi spokoju cały czas, jak słucham państwa, szczególnie pani sędzi, mianowicie ta praktyka, czy to działanie Trybunału, które pani nazywała mitygowaniem w odniesieniu do zasad wynikających z kodeksu cywilnego, a konkretnie w odniesieniu do pełnego odszkodowania. Teraz chciałem usłyszeć, bo ja ciągle nie bardzo mogę zrozumieć, gdzie to mitygowanie jest potrzebne i gdzie ono spełnia swoją rolę. Ja tak na ludzki rozum to sobie wyobrażam, że takim kryterium może być historia, że tak. W odniesieniu do historycznych zdarzeń, typu gdzieś tam historia po nas wszystkich się przejechała, niektórym coś zabrała i teraz niektórzy próbują tego dochodzić. No i to tak jak wraca temat reprywatyzacji, to się mówi, tam było kiedyś 15%, jakieś różne procenty padały. To gdzieś tutaj mi się to z tym kojarzy, że jakieś takie mitygowanie, że może nie oddamy wszystkiego, bo z czego to oddać. A inaczej trochę wygląda chyba sytuacja, kiedy dziś w naszych czasach w praworządnym państwie wsadzą kogoś do więzienia i później mówią, że będą liczyć, czy mu pensję zwrócić tę straconą, a on mówi, a jeszcze korzyści utracone, bo ja miałem szansę na awans w tym czasie, albo tak jak w głośnej sprawie policjanta z Białej Podlaskiej, gdzie on w czasie procesu o odszkodowanie za chyba 5 miesięcy, jeśli dobrze pamiętam, niesłusznie spędzonych w areszcie, twierdził, że on miał szansę, on był komendantem powiatowym w tej Białej Podlaskiej, a miał szansę zostać komendantem wojewódzkim, gdyby nie został aresztowany i gdyby nie spędził tych 5 miesięcy. No to czy to jest ta utracona korzyść i jak ją udowodnić? Miał duży problem tam, jako anegdotę powiem, że w trakcie tego procesu wiem to od adwokata, który występował w imieniu tegoż policjanta, że pani prokurator, to jak już tam było takie szczegółowe wyliczanie, ile temu policjantowi się należy, to sugerowała, żeby mu odjąć od tego koszt wyżywienia w zakładzie karnym, bo przecież na koszt państwa żywił się. Anegdotycznie to brzmi, ale było. Więc tutaj, jeśli mogę państwa prosić o takie rozjaśnienie mnie trochę, czy jest jakieś kryterium tego mitygowania i jakie ono jest, jeśli jest? Myślę, że problem, który pan podnosi, to jest raczej problem sądu cywilnego, aniżeli konstytucyjnego. Sąd cywilny w każdej sprawie ma ten problem. I to jest właśnie kwestia doświadczenia życiowego, zwłaszcza te nieuzyskane korzyści, a jeszcze jeśli do tego dodamy zadośćuczynienie za doznaną krzywdę, czyli za cierpienia moralne, ból psychiczny, fizyczny i tak dalej, to są w ogóle niewymierne wartości. Więc to sądy cywilne z tym się borykają na co dzień
I to jest bardzo trudne. No, oczywiście nie chodzi o wyimaginowaną szansę bycia kimś w przyszłości, tylko o realne korzyści, te utracone korzyści dla osoby wywłaszczonej. No, to jest właśnie czynsz, który by pobierała, gdyby była właścicielem w okresie, tam, kiedy nie była właścicielem bezprawnie. Natomiast Trybunał ocenia takie sytuacje, kiedy w przepisie jest wmontowana od razu reguła, która ogranicza odszkodowanie właśnie do utraconych zarobków. No to jest trochę inna opowieść, ale 2 tygodnie temu orzekaliśmy o sytuacji, kiedy pracownik przywrócony do pracy, najpierw niezgodnie z prawem zwolniony, dyscyplinarnie przywrócony do pracy, może dochodzić odszkodowania nie więcej niż za 3 miesiące pozostawania bez pracy. I nie ulega wątpliwości, że ten przepis, kiedy był stanowiony w 1974 roku, to ustawodawca zakładał, że to naprawi szkodę, bo w ciągu 3 miesięcy po zwolnieniu każdy jakąś tam pracę znajdował. A dzisiaj to już nie jest prawda. Czyli jakby wiadomo, w tym konkretnym przypadku, na tle którego było pytanie prawne sądu, no to niewątpliwie szkoda była większa, bo facet nie pracował znacznie dłużej, ten skarżący. Ale Trybunał uznał, że to jest uzasadnione, ponieważ z drugiej strony dzisiaj nie jest już państwo, które za wszystko płaci, tylko pracodawca, który jest przeważnie prywatnym pracodawcą i który ponosi te ryzyko zatrudniania, które jest przeważnie na czas nieoznaczony, a przynajmniej o to walczymy, żeby było, prawda, na czas nieokreślony, i że trzeba wyważyć te wartości. Więc to nie jest przykład odpowiedzialności Skarbu Państwa, ale przykład wartości, którą się uwzględnia. K4 za 10, odpowiedzialność odszkodowawcza za wywłaszczenia drogowe. Tutaj z kolei takie głębokie przekonanie chyba Trybunału, które stało za tym orzeczeniem, że przepisy są zgodne z konstytucją, było takie, że to praktyka, że sposób szacowania tych nieruchomości przez niektórych biegłych prowadzi do tego, że odszkodowanie nie odpowiada być może wartości rynkowej. Ale też świadomość Trybunału, że trudno jest ustalić wartość rynkową, bo rynek też fluktuuje, że są różne oceny i że zawsze biegły prawie zawsze, tak to niestety jest, biegły powołany przez tego wywłaszczanego wskazuje wartość, która jest nawet kilkakrotnie wyższa od wartości wskazanej przez biegłego z listy wojewody, tak to się nazywa. No i teraz, czy organ administracji ma być tym kim? No musi być arbitrem i coś wybrać. No, ma powiedziane, że ma się kierować tym, co biegły z listy wojewody mu. Więc trzeba sobie uświadamiać, że w ogóle oszacowanie szkody poza jakimiś prostymi przykładami, że nie wiem, kupiłam nową rzecz i ktoś mi zniszczył, jest kwestią faktów raczej i to jest kwestia uczciwości tych ludzi, którzy dokonują szacunku. Także nic więcej chyba nie mogę w tej sprawie powiedzieć. A na poziomie konstytucyjnym to jest wskazanie jakiejś wartości, której służy ograniczenie odszkodowania. Jeszcze nawiązując do tych sporów pracowniczych, to trzeba zauważyć, że kodeks pracy jest taką istotną modyfikacją kodeksu cywilnego, zwłaszcza jeżeli chodzi o zakres pracy. Oczywiście by się chyba obrazili, że tak. Przepraszam. No, ale właśnie ustawodawca tam, można powiedzieć, drastycznie reaguje. To akurat nie był, mimo że kodeks został uchwalony w 1974 roku, no to on był elementem panującej wówczas tendencji do specyficznego regulowania stosunków pracy, bo chodziło o to, żeby
żeby pracobiorców jako słabszych w jakiś sposób dodatkowo administracyjnie wręcz chronić w sporach z pracodawcą, ale jednocześnie no, nie przekraczać granic rozsądku, jeżeli chodzi o ochronę interesów pracodawców. Stąd takie przesądzanie przez ustawodawcę, że w wypadku stwierdzenia przez sąd oczywiście niesłusznego zwolnienia z pracy, zwłaszcza jeżeli to zwolnienie było bez uprzedniego wypowiedzenia, to mimo wszystko pracownikowi przysługuje przywróconemu do pracy, albo jeżeli nie był przywrócony do pracy, to odszkodowanie równe w wysokości 3 ostatnich wynagrodzeń. A czasami ta szkoda, zwłaszcza w dzisiejszych czasach, jest wyższa, bo czas pozostawania poza pracą u tego pracodawcy jest znacznie dłuższy. I Trybunał stawiany jest przez skarżących przed dylematem także takim, czy i na ile doprowadzić do takiego kształtu prawa pracy, które de facto zrówna kwestie odszkodowania za szkody wywołane przez nielegalne decyzje o pozbawieniu pracy z odpowiedzialnością, która i z wysokością odszkodowania, która by się należała według postępowania opartego o reguły kodeksu cywilnego, jak w przypadku umów na przykład o dzieło czy umów zlecenia, gdzie co prawda sytuacja procesowa pracownika jest trudniejsza, bo musi przedstawić dowody. W sądzie pracy tych dowodów on poza tym, że był zwolniony z pracy i twierdzi, że wskazuje przepis, który pracodawca naruszył i sąd albo przywraca go do pracy, albo zasądza mu odszkodowanie. I tu i ustawodawca, i Trybunał Konstytucyjny stoi przed dylematem, na ile te szczególna ochrona pracownika jest i musi być limitowana również ochroną interesów pracodawcy. A z drugiej strony trzeba brać pod uwagę to, że kodeks pracy limituje również odpowiedzialność pracownika względem pracodawcy za szkody wywołane. Możemy sobie wyobrazić kierowcę samochodu tego wielkiego tira, który powoduje wypadek z własnej winy, powoduje bardzo poważną szkodę w mieniu pracodawcy. I gdyby musiał zapłacić pełne odszkodowanie za szkodę wywołaną według reguł prawa prywatnego, to oczywiście pracownik byłby w bardzo trudnym ekonomicznym położeniu. Kodeks pracy to limituje. Możemy rozmontować kodeks pracy, ale mając świadomość wszystkich kosztów, jakie po jednej i po drugiej stronie będą postawione. Poza tym myślę, że Polacy akceptują fakt, że istnieje odrębna regulacja stosunków pracy w kodeksie pracy i to też ustawodawca musi brać pod uwagę. W 2007 roku we wrześniu Sejm uchwalił ustawę, która rozszerzyła prawo dochodzenia, odszkodowania i zadośćuczynienia za pozbawienie wolności na okres po 1956 roku, ale jednocześnie Sejm, biorąc pod uwagę stan finansów, wprowadził podwójne ograniczenie. Jeżeli ktoś był kilkakrotnie pozbawiony wolności, chodziło o pozbawienie wolności z przyczyn politycznych po 1956 roku, to mógł dochodzić odszkodowania i zadośćuczynienia wyłącznie za jedno pozbawienie wolności. I jednocześnie górna granica
dochodzonego odszkodowania też została ograniczona. Były dwie skargi z sądu opolskiego, który kwestionował przed Trybunałem Konstytucyjnym, że to podwójne ograniczenie jest sprzeczne z konstytucją, bowiem każde, zdaniem sądu, każde odrębne pozbawienie wolności jest, jeżeli nie było podstaw prawnych do pozbawienia wolności, a tak było przecież w przypadku represji politycznych, powinno uprawniać pokrzywdzonego do dochodzenia odszkodowania i zadośćuczynienia. I że w każdym przypadku szkody wywołane pozbawieniem wolności mogą być bardzo różne i znacznie przekraczać limit, który ustawa określiła na 25 tysięcy złotych. Przecież wcale niedawno znany opozycjonista po wyroku Trybunału, który uchylił to podwójne ograniczenie, uzyskał odszkodowanie i zadośćuczynienie, zwłaszcza zadośćuczynienie za szkody wywołane pozbawieniem wolności na ponad 2 lata. 10-krotnie wyższe niż wtedy, kiedy ten limit między 2007 a 2010 rokiem obowiązywał. Tu Trybunał do pewnego stopnia pozostawia luz ustawodawcy, ale w tej sprawie pozbawienia wolności wyraźnie stwierdził, że ponieważ sam ustrojodawca, zresztą inaczej by nie mógł, przywiązuje olbrzymią wagę do wolności osobistej, to każdy, jeżeli ustawodawca już zdecydował się na możliwość dochodzenia odszkodowania zadośćuczynienia za pozbawienie wolności często kilkadziesiąt lat wcześniej, to powinien do końca i podobnie jak w przypadku bezprawnych pozbawień wolności obecnie pozwalać pokrzywdzonym dochodzić pełnego odszkodowania i zadośćuczynienia. Więc to samo ograniczenie się ustawodawcy w 2007 roku zostało uznane za niezgodne z konstytucją. Co nie znaczy, że Trybunał Konstytucyjny, na przykład jeżeli chodzi o odszkodowanie za wywłaszczenie, mimo szeregu prób, jakie były podejmowane, żeby wywłaszczony uzyskiwał pełne odszkodowanie za mienie przejęte na cele publiczne, to konstytucja przesądza, że to odszkodowanie ma być słuszne. Słuszne, czyli tu się już nie obiektywizuje tej wysokości, tylko do pewnego stopnia subiektywizuje ją. A subiektywizuje się ją oczywiście, że wywłaszczony nie może oczekiwać wynagrodzenia czy rekompensaty finansowej wyższej niż wartość przejętej nieruchomości, ale słuszne oznacza, że ono będzie w praktyce nieco niższe niż pełne. Tak przesądził ustrojodawca, co nie znaczy, że oczywiście odszkodowanie nie powinno być w każdym przypadku pełne, ale ewentualne kwestionowanie tego przed Trybunałem ma raczej marne szanse na akceptację, że norma, która pozwalałaby w konkretnym przypadku zgodnie z konstytucją zapewnić tylko słuszne odszkodowanie, że będzie uznana za niekonstytucyjną. Tu bardzo trudno jest o takie sztywne rozstrzygnięcia ustawowe. Jak zresztą tu słusznie pani sędzia powiedziała, nie możemy oczekiwać, że w dwóch bardzo, bardzo zbliżonych sprawach
dwóch różnych sędziów, a nawet ten sam sędzia w odstępie kilku miesięcy wyda dokładnie takie samo orzeczenie. Wręcz przeciwnie, przecież oburzamy się na relacjonowane przez media przypadki działania kopy C i kopy V, czyli kopiowania orzeczeń czy plagiatowania orzeczeń zupełnie innych spraw. I nawet jeżeli sędzia byłby na tyle ostrożny, że sprawdził wszystko dokładniej i przystosował w kolejnej sprawie dane personalne do kolejnej sprawy, to i tak te sprawy jednak nie są takie same, bo każdy z nas jest przecież inny i w innych okolicznościach funkcjonuje. Stąd czasami zgłaszane przekonanie czy pretensje, że w takich samych sprawach sądy orzekają inaczej, jest w tym sensie ignorowaniem rzeczywistości. Nie ma dokładnie takich samych spraw, inaczej przecież orzekałyby komputery. Teoretycznie byłoby to tańsze, ale zapewne nie byłaby to sprawiedliwość, bo ten komponent właśnie taki ludzki również po stronie organu orzekającego jest tam istotny. Proszę Państwa, jeszcze są pytania? To dziękujemy bardzo w takim razie.